Polacy czekają na koniec epidemii. Jednak prognozy naukowców nie napawają nikogo optymizmem. Jak się okazuje, długo nie wrócimy do normalności, a rozruszanie gospodarki może się opóźnić. Jeśli spełni się czarny scenariusz, Polacy jeszcze przez długie miesiące będą musieli dostosowywać się do restrykcji. Polacy zastanawiają się, ile jeszcze potrwa okres obostrzeń, noszenia maseczek i informacji o kolejnych zachorowaniach. Niestety, jak się okazuje, szybko do normalności nie wrócimy. Polacy ze strachem czytają o kolejnych prognozach. Sytuacja zarówno na świecie, jak i w Europie jest poddawana badaniom przez najlepszych naukowców i analityków. Starają się wykazać, kiedy nastąpi szczyt zachorowań w poszczególnych państwach i ile osób może stać się ofiarami koronawirusa. Instytut Pomiarów i Ocen Stanu Zdrowia przy Uniwersytecie Waszyngtońskim zmienił swoje przewidywania. Według naukowców z Waszyngtonu, szczyt zachorowań już minął, jednak musimy przygotować się na kolejne zgony. Łącznie może umrzeć około 650 osób, a w tej chwili mamy łącznie odnotowanych 347 zgonów. Badacze z Waszyngtonu przekazali także, że obecna fala epidemii skończy się w Polsce mniej więcej w połowie maja. Amerykańscy naukowcy, nie tylko ci ze stolicy USA, ostrzegają, że jeśli obostrzenia będą znoszone dość szybko, będziemy musieli przygotować się na kolejną falę zachorowań. Niewykluczone jest również to, że koronawirus powróci jesienią, wtedy, kiedy odporność jest najbardziej obniżona. Powstrzymać zachorowania może jedynie szczepionka. Naukowcy mają rozbieżne wnioski odnośnie sytuacji w Polsce. Podobnego zdania jest Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Polaków czekają więc bardzo trudne czasy. 2. Warto też porównać inny amerykański instytut naukowy. The Institute for Health Metrics and Evaluation w Seattle już wcześniej szacował, że szczyt zachorowań ma przypaść na 27 kwietnia. Liczba zgonów ma sięgać nawet do 70 ofiar dziennie, a łącznie ma umrzeć do 2,5 tysiąca osób. Obecnie krzywa zachorowań w Polsce nie wzrasta regularnie, co może utrudniać analizy. Raz drastycznie spada, by potem z dnia na dzień dynamicznie rosnąć. Źródło: Wirtualna Polska.